Siema, dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na międzyrzeckim rejonie umocnionym. Niemcy nazywali go Festungsfront im Oder Wartebugen. To co tutaj widzicie, to zapora przeciwczołgowa nazywana potocznie Zęby Smoka, a wszystkie pozostałe umocnienia i fortyfikacje, takie jak schrony, pancerwerki, jazy spiętrzające wodę, mosty przesuwne i obrotowe, rozciągają się na odcinku 80 km od Warty aż do Odry. Ten system obronny wschodniej granicy III Rzeszy miał powstrzymać front Polaków jako sojuszników Francji w razie ataku na Francję. Hitler jednak ostatecznie zmienił swoje plany. Postanowił on zaatakować najpierw Polskę i wstrzymał budowę na etapie 30% z pierwotnego planu. Znajdujemy się właśnie przed jednym z pancerwerków, czyli po polsku działo pancerne. Wybudowano 106 takich schronów, a część z nich została połączona tunelami, które łącznie liczą około 35 km i sięgają głębokości od 20 do 50 metrów, tworząc przy tym największe podziemia fortyfikacyjne na świecie. Zaraz zejdziemy do podziemnego systemu tuneli, koszar, pomieszczeń magazynowych, jak i sanitarnych i zrobimy sobie krótką, jakże fascynującą wycieczkę. Zapraszam. Wchodzimy właśnie jedną z klatek schodowych prowadzącą do systemu. Jeżeli ktoś nie zna innego wyjścia, naprawdę odradzam wybieranie się tutaj na dziko, ponieważ wejście w tym bunkrze może zostać w każdej chwili zamurowane albo zaspawane i wtedy wychodząc czeka nas bardzo niemiła niespodzianka. Jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać nawet całą rodziną, można to zrobić na bezpiecznie na trasie turystycznej w Kniewie albo w Ryszynie. My teraz udajemy się dalej do systemu, najpierw na południe, później na północ. Zobaczymy, ile damy radę zwiedzić, bo głównym motywem dzisiejszej wycieczki jest robienie zdjęć. Chodźcie z nami. Prosto na razie idziemy. Teraz idziemy prosto. Czyli tymi jakby rozumiem tunelem. Jedziemy na nietoperską, ale... To będzie po prawej tunel. Tym po prawej, no. Dobra, no to okay. Jesteśmy właśnie na pętlinie toperskiej. Możemy tutaj podziwiać różnego rodzaju malowidła, które stanowią upiększenie otoczenia. No aczkolwiek ja jestem zdania, że chyba lepiej by było, gdyby te ściany, jak i całe wyposażenie systemu pozostawało jak najdłużej w swoim oryginalnym, surowym stanie. Cześć. Cześć.
Jesteśmy teraz w jednym z pancerwerków odcinka centralnego numer 721. Wszystkie pancerwerki były z reguły wyposażone w karabiny maszynowe, forteczne miotacze ognia i granatniki. Wtedy nas szukajcie tam. Dobra, czyli jest nas 12. W momencie jak będzie 6 od połowy, dopiero zaczynamy szukać kogoś. Dotarliśmy właśnie do kraty oddzielającej dzicz systemu od trasy turystycznej w Kniewie. Nie będziemy oczywiście ingerować w teren muzeum, bo to już by było wtargnięcie. Dlatego wydaje mi się, że no co, nasza wycieczka chyba dobiega tutaj końca. Chyba nie, co? No w sumie nie. Dobra, zostało nam jeszcze 1,5 godziny do wyjścia. Na razie.